Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 3.0, kolejna partia, kolejny pojedynek. Przypomnę tylko, że 22 marca w środę o godzinie 19 razem z mistrzem krajowym Pawłem Kukułą przeprowadzimy darmowy trening dla osób już takich bardziej zaawansowanych, aczkolwiek tych mniej zaawansowanych również zapraszam. Nie będę nigdzie tego szeroko ogłaszał, to będzie dla tych osób, które się zapiszą na ten trening. Link znajdziecie pod tym filmem. Będziemy mówić głównie o tym, jak panować na szachownicy, głównie co robić po grze środkowej, to znaczy po debiucie w grze środkowej, czyli to, co jest takie najtrudniejsze tak naprawdę w szachach, jak często słyszę od osób, no rozegram debiut i co dalej? No to właśnie o tym będziemy sobie mówić. A na końcu będzie też ciekawa niespodzianka. No i dobrze, moi drodzy, zaczynam. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Dziś bez kamerki, jeszcze troszeczkę jestem chory, więc mój głos też jest. No, teraz staram się głośno mówić, ale nieco zachrypnięty. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Lecimy z tematem: jest D4, jest D5. No to C4, czyli gambit hetmański. Przeciwnik może wybić, nie musi, może to podeprzeć pionkiem. Bardzo często widuję ten ruch. To nie jest chyba optymalnie najlepsze. To znaczy tak. Tak też można grać, bo można przejść do obrony Greenfielda, ale białe, zauważmy, mają bardzo prostą grę w centrum. I też tutaj z moimi kursantami z szachowych fundamentów grałem, jak grałem symultane, zauważyłem, że niektórzy w ten sposób również grali. Moi drodzy, gram goniec E3, podpieram pionka. To troszeczkę może zniechęcić do zagrania ruchu C5. Ten ruch się bardzo przydaje. Wcześniej nie zagrywam skoczkiem na F3, bo wyjdzie goniec i od razu mi tego skoczka zwiąże. A po co mam dać temu skoczkowi taką opcję? Wyprowadzam skoczka na C3 i jestem zadowolony, dlatego że wieża łączy się szybko z hetmanem. Po takim ruchu jak E5 zawsze mam takie posunięcie. No i teraz widzę, że przeciwnik zagrał E6, więc nie wyskoczy gońcem. Więc spokojnie wychodzę skoczkiem na F3. Jak najbardziej może być zagranie goniec na B4, które jest kompletnie niegroźne. Tutaj również zachowuje się w sposób spokojny. Goniec na E2, nie szarżujemy, roszada, wszyscy są zadowoleni. Myślę, że białe po prostu mają, znaczy nie myślę, ja to wiem, że białe mają więcej przestrzeni. Spokojniejszą grę, wieża C1, żadnych fajerwerków tutaj nie ma. Zobaczcie, goniec D7, czarne oczywiście robią co mogą, i teraz można się zastanowić, czy nawet nie grać hetman D2, wieża D1, czy też nie zagrać od razu tutaj, ale puszczamy pole D5, więc wyczekamy gościa, zagramy hetman D2 bez większego myślenia w tej pozycji. Myślę, że to nie jest jakieś super konieczne. No i wprowadzam wieżę na D1, czyli moim planem będzie gra jednak w centrum, ale jeszcze zobaczymy, jak się zachowa ten goniec. Postraszmy tego gońca grając tutaj, no i teraz będzie musiał przeciwnik wybić tego skoczka. Nie ma innego wyjścia, bo jak wróci gońcem, to zostanie zagrane E5. Okej, i w tej sytuacji myślę, że spokojnie wybijamy hetmanem. Hetmanem, zwróćmy uwagę, para gońców po naszej stronie. Przeciwnik oddał bardzo silnego gońca z E7, czyli Czarnopolaka. To jest dosyć istotna sprawa, jeśli chodzi o takie strategiczne dalsze założenia. Moja para gońców jest tutaj świetna. No, wiadomo, tutaj będzie przeciwnik gryzł. Częsty taki obrazek widuję. Taki ruch jest możliwy. Ja myślę, że tak mogę zagrać teraz. Posunięcie na D5, czyli skontrujemy gościa. Zwróćcie teraz uwagę, że hetman jeszcze bardziej się fajnie rozciągnął i tutaj pilnuje przede wszystkim pól w centrum, dzięki czemu ten skoczek nie będzie mógł aktywnie uciec, a ja tutaj sobie zbijam też na D5 i ten skoczek musi gdzieś tam uciekać. Nie widzę dla niego dobrej drogi, a to skutkuje tym, że w następnym ruchu zbiję na C7 i ten skoczek będzie miał problem. Zdobędę sobie pionka, będę zadowolony. No właśnie, i tak też się dzieje. Moi drodzy, zbijam na C7. Wielkiej filozofii tutaj nie ma. Pionek zdobyty, atak na skoczka. Skoczek na A4 może sobie zagrać. To jest chyba jakaś tam jedyna słuszność. Lecz już tutaj w powietrzu wisi posunięcie B3. I co wtedy? Skoczek tutaj, mogę zagrać tak. Dużo ciekawych jest opcji taktycznych, chociaż nie, no muszę uważać na gońca. Ale oczywiście tak sobie tutaj myszką klikam. No to przeciwnik, zobaczcie, podstawił. Zbijam po prostu na B6, bardzo dokładnie, bo bronię na B2 i no, figura więcej.
Gość tutaj już jest bez pionka i bez figury, więc partia powinna być bardzo gładko wygrana. I zwróćcie uwagę, że ja nic wielkiego nie zrobiłem. No jeszcze gość wymienia, no to w ogóle jest cudowna sprawa. Ten skoczek jest bardzo słaby, ale ja mam figurę więcej, więc dlaczego by jej nie wymienić? To zdecydowanie uprości grę i wprowadzę zaraz skoczka do centrum. Myślę, że od razu pionka, to znaczy chodzi mi o to, że tutaj skoczek jeszcze nie, on niech wyczeka. O, teraz do góry. Teraz grożę wieża na przykład C8. Wieża C4 będzie musiał zagrać. Naprawdę? To wieża C8. No to już chyba za dużo mi tutaj gość pozwolił. Oczywiście po powrocie wieży zbijam na A8 i doprowadzam tutaj pionka na D8. Prawdopodobnie z kapitulacją, chociaż widzę, że przeciwnik gra do końca, no to zbijam pionka. I tyle. Będę zbierał kolejne pionki. Tutaj już ta pozycja, ta partia nie wymaga wielkiego komentarza, po prostu sprzątanie świata i tyle. Odetnę już tutaj króla, żeby kulturalnie dać mata. Raz, dwa, trzy. Ok. I gramy sobie kolejną partię. Szukam przeciwnika. Znowu! No to dobra, dzisiaj festiwal D4, czyli gambit hetmański. Zresztą przeciwnicy mogą... Co on zrobił tutaj? E5, jakieś gambity englundy. What? Jest coś takiego? No, jak widać po nazwie tutaj na górze, po prawej stronie, no to jest. Wiecie co, jak dają pionki, to ja je po prostu biorę. Wyprowadzam sobie figury, wszyscy są zadowoleni. Wyprowadzę sobie gońca na G5, zwiążę skoczka i tyle. Kto mi zabroni tak grać? Nie mam pojęcia. Pytanie, co tutaj hetman chce zrobić? Dobra. Myślę, że skoczek na C3, tak po prostu, jak najszybciej. I tutaj może G3, żeby jednak wstawić gońca. Tak, to możemy wybić prawdopodobnie. Przeciwnik tędy się szykuje. Dobra, jeszcze zdążę. Chodzi o to, że tutaj chcę wybić i zagrać E4. No dobra, wybijamy na F6. Skoczek jeden wymieniony. Jest pionek więcej. Aczkolwiek muszę przyznać, że ta pozycja czarnymi nie jest chyba aż taka zła, ale teraz chyba już jest. Momencik, ale zagram tak, to on mi kopnie tu. O, to będzie bardzo nieprzyjemne, Krzysztof. Dlatego też zagram hetman D4, spróbuję wymienić hetmany najpierw. Zejdę od razu z tego związania, żeby goniec na G4 mi nie wskakiwał po moim planie E4, bo moim planem jest w ogóle zagranie E4 i rozwalenie centrum. To jest taka chyba najprostsza droga do tego, żeby wykorzystać tę przewagę pionka i otworzyć linię. Okej, no to myślę, że teraz ten ruch jak najbardziej się nada. Nada się ten ruch, moi drodzy, nada się jak najbardziej. Teraz jeszcze mam zagranie typu skoczek H4, takie bezpieczne. No właśnie, o tym też mówię, dlatego z tego skorzystam. I w następnym ruchu zbiję sobie pionka kolejnego. Więc przy takich gambitach, z tego co kojarzę, to trzeba grać... Źle powiedziałem, z tego co kojarzę. No przy gambitach w ogóle trzeba grać bardzo dokładnie. A jak tutaj należało się zachować? Nie mam zielonego pojęcia. Nikt mi tak wcześniej nie grał. Tutaj oczywiście wybijam. Aha, jest posunięcie G5. To chyba za szybko. Chociaż może i nie, bo zawsze mam taki ruch. Naprawdę gość tak gra? Dobra, to teraz chwilę muszę się zastanowić nad taktyką. Bo teraz tak, tutaj pionek nie ucieknie, wcale bić go nie muszę, ale jeżeli go zbije i przeciwnik mi zbije skoczka, to ja myślę nad hetman D5, żeby wymienić hetmany. On może się zasłonić gońcem. To ja zbiję tam na końcu. To jestem wygrany, to zbijam. Nie muszę grać typu ruchów typu H3, żeby tutaj się scalić, powiedzmy. Tutaj po prostu odbijam. No, no oczywiście może odbić pionkiem i wtedy będę musiał kombinować z tym H3 ewentualnie. Ewentualnie może też F3. Nie no, ale się tu powinno wszystko zgadzać. Okej, no to przeciwnik pozwolił mi na wymianę hetmanów, z czego bardzo się cieszę. No i teraz, jeżeli będzie bicie tutaj, to odbiję gońcem z szachem i skoczkiem sobie tutaj zagram na pole G2 z planem skoczek na E3. Tutaj jeszcze tak patrzę, że skoczek na D4 może wskoczyć. Ale skoczek E3 chyba
daje radę. No, jak zagra tutaj, no to po prostu wybije. Okej, no to co, gońcem na G2? Chyba tak, chyba to najprostsza droga. Jeszcze przeciwnik pozwolił wymienić. Dwa pionki więcej. Tutaj skoczek na C2 broni. Wystarczy zagrać wieżą, zdwoić tę wieżę i sobie kontynuować. O, nawet F4 mogę. To jeszcze lepiej. No ten ruch, oczywiście goniec G5, to taki troszeczkę nie wypał, wydaje mi się. Ale tak to już jest. Szachy to gra błędów. Wyprowadzenie szybko wieży. Jak najszybciej. Tutaj można pewnie. Aha, tutaj będzie strzał. To wieża D2 na pewno taki ruch. Ładnie scali pionka na C2. I tutaj skoczek prawdopodobnie na D5 albo na E4. Jeszcze się zastanawiam, co jest lepsze. Chyba na D5, żeby jednak bronić tego, żeby te skoczki się jednak wspomagały. No, plan jest prosty. Zbić gońca, zbić skoczka i jesteśmy szczęśliwi. Taki to speedrun. Muszę wam powiedzieć, lubię go nagrywać, ale jest też wyczerpującym zadaniem. Ale to nie jest tak, żeby się żalić, absolutnie, tylko wymaga on ciągłego komentowania, tak żeby widz był zadowolony, no bo jak widz nie jest zadowolony, to leci łapka w dół i jest strasznie smutno, moi drodzy. Nie, no oczywiście żartuję. Tu przeoczyłem jedną rzecz z szachem, ale to chyba się wszystko zgadza. Mam skoczek G4, bronię na E5, atakuję wieżę. Sprawa prosta. Teraz trzeba uważać. No właśnie, bo przeciwnik tutaj może. Dobra, zabezpieczę się ruchem C3. Skoczek nie ma wejścia. Muszę na pewno uważać na ten punkt, gdzie będzie atakowany. Właśnie tu przeciwnik coś mi próbuje zrobić, więc zagramy sobie wieżą. Tutaj jeszcze zauważam coś takiego. A, chyba podstawiłem figurę, wiecie? Bo on mi zbije, ja zbiję, on zagra H5. Chodzi o to, że tu jest szachem, bo inaczej miałby na przykład wieża D6. Nie zbił, na moje szczęście. Teraz wieża tutaj. Ale to samo wchodzi przecież. Co ja zrobiłem? Wprawdzie nie tracę figury, tylko jak. Nie, nie tracę. Moment, Krzysztof. Mam tutaj szacha, tutaj, tutaj. Szach, proszę pana. Wszystko się zgadza. Nawet przecież mogę zbić tutaj, ale chyba to jest szybsze. Skoczek F6. No, figury moje bardzo dobrze podziałały. A tam chyba za szybko zagrałem. Mi się wydaje, że błąd popełniłem. No dobrze, jest jakość więcej, ale widać, znaczy ja odczuwam już na własnej skórze, że poziom jest tu po prostu już coraz wyższy przeciwników, więc trzeba bardzo uważać. Kolejna partia przed nami. Tym razem czarnej mi 1721, posunięcie C4. No teraz spróbuję zagrać taki fajny system, jak grał Garry Kasparow. O ile przeciwnik pozwoli, bo jeszcze zobaczymy, co zagrają białe. Na razie konstruuję sobie domek w obronie królewsko-indyjskiej. Dokładnie w ten sposób. D6, E5. I teraz po zagraniu na przykład skoczkiem. A no tutaj spokojnie H6. Wymiana jest jak najbardziej ok. I C6. Teraz moim planem będzie zagranie wieża E8 i D5. Coś takiego można fajnego grać. Wieża E8, żeby bronić pionka. I żeby zagrać D5. Tak grywał Kasparow, bardzo fajnie. Mi się ten system bardzo spodobał. Jest taki w moim stylu. Każdy musi oczywiście swój styl jakiś mieć. Zobaczcie, ja mam centrum. Jestem z tego zadowolony. Jak będzie E4? No tutaj oczywiście teraz wyprowadzę szybko skoczka. I mam czarnymi proste centrum. Nie wiem, co białe tutaj osiągnęły w tej pozycji, ale chyba wydaje mi się, że nic. No, oczywiście, że gramy tutaj E5. To był sprytny ruch, muszę przyznać, dlatego że jak zbiję, on zbije, ja zbiję hetmanem, to on mi zbije tutaj. Będzie atak na hetmana, więc to mi się słabo kalkuluje, ale mogę zareagować też inaczej. Mogę zagrać po prostu gońcem na E6. Jak zbije mi tutaj, to wybiję hetmanem i będę miał dużo przestrzeni.
I wydaje mi się, że to będzie plus dla czarnych w tej pozycji. A jeżeli on się nie ruszy skoczkiem teraz, to ja tego skoczka jak najbardziej tutaj przytulę, zjem ze smakiem i będę miał pionka więcej. What? What's up, duck? Hetman D6 scali to wszystko dobrze, atakuje wieżę. Bardzo możliwe, że ja już mogłem zbić tego skoczka. Bardzo możliwe, że mogłem zbić skoczka. Zagrałem trochę chyba za szybko. Chwila. I teraz chyba mogę zbić skoczka, nie żałując straty tempa. Tu, tu, tu. Jeżeli bicie tu lub tu, to zbijam tam. A potem tu i wszystko się trzyma. Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek on może poniekąd też być zadowolony z tego, że zbił mi, znaczy, że otworzył sobie tutaj wieżę i otworzył sobie gońca. Ale idę na to. Jeszcze widzę coś takiego. Wieża bije D5, hetman bije i skoczek na przykład zbija. Ale różnica jest taka, że ja wtedy mam jakość więcej. Mogę sobie hetmanem odejść i proszę bardzo. Możemy wtedy sobie grać w ten sposób. No, ten system Kasparowa, co czy ja tak nazywam system Kasparowa, to tak pewnie się nie nazywa fachowo, ale Kasparow tak grywał i tak mówię, że system Kasparowa to jest właśnie takie granie. Teraz momencik, teraz muszę się zastanowić, bo on będzie chciał mi zagrać tak. No dobrze, niech będzie posunięcie najpierw A6, A4 pewnie przyłoży. No tutaj taktycznie oczywiście trzeba uważać. Fajne jest to, że jak skoczek na przykład zbije tu albo tu na D4, to ja zbijam tu i goniec zawsze broni mi na C6, więc się tego nie obawiamy. No A4 prawdopodobnie powinien kopnąć. Zastanawiam się, co dalej. No właśnie. Bo bicie, bicie, to tam może jakaś wieża z tempem wejdzie. Może tak, ale nie. F6 mi się słabo podoba. Jakąś aktywność na pewno przeciwnik złapał. Taki ruch jest, myślę, że ciekawy, ale czy słuszny? No, powiem szczerze, nie wiem jak zareagować. Ale zaraz, B6 przecież mam. Hello. Czy ja mogę B6? Zagrałem na czuja. Chyba mogę. Przecież teraz wieża jest zamknięta. Kwestia taktyki. Myślę, że B6 teraz tak, jak najbardziej. Prosty ruch. No zbił. No to, co mógł zrobić najlepiej. Dokładnie, to widziałem i teraz wydaje mi się, że... Aha. Aha, to źle zagrałem. Bo już widzę, że skoczek nie jest broniony przez pionka. Ale zaraz, jak to figurowo potem wychodzi? Nie wychodzi to dobrze, więc trzeba coś tutaj poświęcić chyba. Zbić hetmanem tu, tu. Tu on mi kopnie tu. No nie, no nie podoba mi się to. Ale tutaj gość mnie orze. Jeszcze taka opcja zbicia, a potem zbicia tu, ale to też zostaje tak figurowo bardzo, bardzo chyba niekorzystnie. Ale chyba tak zrobię, chyba zbiję mu tutaj, on tak, ja tu. Jak ocenić tę pozycję? Będę miał skoczka i wieżę na hetmana. Hetman gdzieś mi tam wlatuje, ale tutaj wisi. No. No dobra, zróbmy tak, zróbmy to poświęcenie. Tak, czuję, że coś w tym stylu trzeba zagrać. Możliwe, że coś tutaj zagrałem nie tak, ale przynajmniej będzie ciekawie. Jakieś może, znaczy obiektywnie, chyba białe mają lepiej. Więc zakładam, że trzeba zmienić strategię na wyjście z wora. No, jak jeszcze przeciwnik pozwoli mi zagrać wieżą na C8, to w ogóle będzie bardzo dobrze. W pionkach porówno, tu jest słabość. Szkoda, że nie mam Białopolaka, bo bym rządził tutaj po białych polach, no ale nie mam. Mogę tak, on mi zbije.
Ja zbiję, on mi tu. I ja zwiążę go tak. Dobra, więc wieża C8 mogę zagrać. Teraz w takich pozycjach bardzo ważne jest to, żeby król był bezpieczny, ale ważne też jest to, że jest wolna linia. O, to chyba tak mam. Zbijam pionka po prostu. Tu widełki, no to teraz już jest w ogóle bajka, słuchajcie. Nawet jak on mi zbija tu. Podstawił. Podstawił. Nierównomierny wymiar figur. Dysproporcja figur. Daje naprawdę czasami, znaczy, no czasami daje możliwości do fajnej, ciekawej gry. Pytanie, czy jak zagram tu, czy potem tu? Nie, no trzeba zbić tego gońca, się, słuchajcie, nie czaić. I teraz tak. Bo jak zagram tu, on mi zagra tu. Ja zagram tu, on mi zbije pionka. Ja zagram tu. Król tu, król tu, król obroni. No właśnie, no właśnie. To może być problematyczne, ale mogę teraz też tak chyba zagrać, chociaż nie chcę tego robić. Nie, bo tutaj wisi, a to nie jest istotne. No dobra, ale spokój trzeba zachować. Pionek jest broniony, może trzeba przyjąć strategię wieża C8, ale hetman cały czas tu wlatuje. Może tu jeszcze raz to analizuję. Tutaj. Tutaj. Tak zrobimy. Wieża D8. Ale zaraz, nawet jak tak zagra, to chyba tak. On tu, ja tu. Nie, on jak zbije, to tu atakuje. Co ja w ogóle sobie tutaj myślałem? Nic dobrego sobie nie myślałem. No dobrze. Muszę tak zagrać. Nie mam wyjścia. Muszę oddać pionka. Jak mi te pionki pozbiera, to będzie problem. Jedyna nadzieja to w tym pionku. Dokładnie. Król G7 czuje się dobrze, ale tego mi skosi. Nie może mi zbić tego. Król F1 musi zagrać. Ale jak zagra król F1, to przegra. Bo tak i tam jest siatka matowa. To chyba dobrze policzone. Nie, no to najpierw zbiję. Go do góry. Go. I tutaj bronimy tego pola, bronimy pionka. W następnym ruchu gramy tak, tak. I dobranoc, proszę pana. Hop. Nie ma jak się przed tym bronić. Aha, chwila. Bo tu jeszcze jakiś szach, jakiś hetman B3, no to wtedy tak, dokładnie trzeba zagrać. Jakiś jeden szach, nic nie grozi. Odejdziemy sobie po prostu tutaj. Dokładnie. A grozi dorobienie hetmana. No to chyba teraz tak. No i jesteś mój. Wystarczy wieża D8, bo już nie ma jak bronić pola D1. Tu się ładnie wszystko zazębiło i zadziałało jak należy. No dobra, mamy to. Ale było ciekawie. No takie małe wyjście z wora, powiedzmy. Mogę to zaliczyć. Ale robią się partie ciekawe. No dobra, takie mają być. Trzeba się uczyć, bo mój wynik nie ma tu żadnego znaczenia. Ważne, żebyście wy korzystali, moi drodzy. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, trzymajcie się.